powiem. Ten Wilaszka, gangster, bandzior, jakich mało, władca piekieł, powiem ci, to jest z pierwszej ręki. Jak go gonili z tą tempą maczetą, to piszczał jak dziewczyna. Uciekał, krzyczał pomocy, wiesz. Ja, no nie chce mi się gadać, tak? Niestety świat jest tak malutki, że do mnie przychodzą różni ludzie z różnych środowisk i akurat mi się pochwalili, że tam przyszedł do niego ktoś z pizzą i to jest taki jełop, że on, patrz, przyszli do niego z pizzą, żeby otworzył drzwi, nie? To jest niesamowite. I pukają do niego, on mówi, że nie zamawiał pizzy. No i ten z pizzą, ten pizzer cały od maczety mówi tak: a to ja panu zostawię tą pizzę. No i otworzył to, wiesz, połakomił się na pizzę. To był jego taki pierwszy podstawowy błąd. Otworzył drzwi, dobra, weszli, chcieli go oprawić, ale nawet go nie uderzył dobrze. Tam nikt go naprawdę nie uderzył.